Witam wszystkich serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. No, ja bym chciał Wam powiedzieć moje świadectwo. No, ja pochodzę z rodziny wielodzietnej, nas było 10 dzieci w domu. Oprócz tego jeszcze matka z ojcem wzięli na święta, na wakacje brali trójkę z domu dziecka, także wychowywałem się w rodzinie dość licznej. No tylko jest to trudne dla mnie, ciężko mi o tym mówić, bo po 30 paru latach dopiero dowiedziałem się, że tak naprawdę żyłem w kłamstwie, bo ja urodziłem się 7-miesięczny z dwustronnym zapaleniem płuc. No i matka walczyła o mnie, tak jak to na wsi, tam nosiła do szpitala lekarzom jajka, mięsa, no takie rzeczy. Ja to tylko znam z opowiadań, tak? I po prostu mnie siostry, matka tłumaczyli mi, że ojciec mnie nie chciał, że po prostu no nie chciał, żebym żył. Ja jako dziecko tak to odbierałem i po prostu zaczynałem żyć nienawiścią. Byłem nastawiany do ojca negatywnie od najmłodszych lat. I powiem wam, że ta nienawiść bardzo skutecznie się rozwijała. Z każdym rokiem, z każdym dniem coraz bardziej zapragnąłem być starszy, zapragnąłem pokazać temu ojcu, co on robił, jak my byli mali, jak pił alkohol, robił awantury matce. I poprzez te awantury też w pewnym sensie może uwierzyłem, tak, że ojciec te awantury robił, uwierzyłem tym siostrom, uwierzyłem matce, dorastałem. No i tak jak mówię, no robiłem ojcu na złość. Aż jak byłem nastolatkiem, podniosłem na niego rękę. Byłem siebie dumny, tak, że jako nastolatek daję radę ojcu, że już mi nie będzie mówił, co mam robić i tak dalej. No, ale wiadomo, no, Boga nie znałem, byłem daleko od Boga. To znaczy daleko. Powiem tak, że u mnie w rodzinie, z tego co pamiętam, dla dziecka były spotkania oazowe. Gdzieś tam przez mgłę pamiętam te pieśni, że śpiewali, modlili się. Także nie mogę powiedzieć, że tam u mnie w rodzinie nie było Boga, bo był ten Bóg gdzieś, ale nie był na tyle nam dzieciom przedstawiany, żebyśmy tam gdzieś tam gorliwie szukali tego Boga i tak dalej. Bo gdy tam było, nie wiem, 14, 15 lat, no to wiadomo, do kościoła się nie chodziło, bo po co, to lepiej było gdzieś za kościół iść, czy z kolegami gdzieś sobie papierosa zapalić, czy na piwo. No ale stało się tak, że gdy skończyłem szkołę podstawową, pojechałem do babci. No i tam na piekarni wujek pracował z kuzynem i mówią, jak chcesz sobie przyrobić, to chodź, damy ci przyrobić. No i poszedłem na tą piekarnię sobie, że komu tylko przyrobić. No a tam się wódka lała z strumieniami, jak to kiedyś na piekarniach. Była wódka w pracy, po pracy, przed pracą piwo. I ja od tych najmłodszych latach z nimi piłem, równo z nimi piłem. Że mogę powiedzieć, że w wieku 14-15 lat już byłem zaawansowanym alkoholikiem, o czym nie miałem w ogóle świadomości tego. No i tak moje życie się toczyło. Wytrzymałem na tej piekarni, wam powiem, gdzieś rok i 2 miesiące. Uciekłem, w nocy uciekłem, ciuchy przewiesiłem, bo nie miałem siły, byłem tak organizm wycieńczony, no gdzie takie, no można powiedzieć, dziecko. I tu równo z nimi ten alkohol piłem, tak? Uciekłem, przyjechałem z powrotem do Rudy Śląskiej, do matki. I mówię, no mamo, nie daje rady ten. No i tak po zastanowieniu się mama z tatą mówią, wiesz co, to pójdziesz do szkoły. No i ojciec załatwił mi szkołę na hucie. No ale porobiłem może, nie wiem, pouczyłem się może 3-4 tygodnie. I zaczęło mi brakować tych pieniędzy, zaczęło mi brakować tych zabaw, co myśmy co sobotę na te zabawy chodzili. No i postanowiłem, że powiem mamie, że rzucam szkołę i idę z powrotem na piekarnię, nie? No i poszedłem na tę piekarnię w Chorzowie, no ale tam znowu się lały wina. Tam w nocy mnie wysyłali jako młodego pracownika po wina i to samo. I alkohol no, rządził, cały czas rządził, tak? Do takiego stopnia, że mój organizm zaczął się domagać tego alkoholu.
Bez alkoholu nie istniałem, tak wam powiem, nie istniałem. Jak się rano nie napiłem dwóch, trzech kieliszków, no to nawet nie było w stanie, żebym się gdzieś ruszył. Gadać mi się nie chciało nic. Tak alkohol zawodny moim życiem, że rzucałem, miałem fajne roboty, fajnie płatne, ale popiłem, nie poszłem do roboty, bo nie chciało mi się. No i tak lata upływały, no aż w końcu doszło do tego, że po prostu gdzieś tam wylądowałem na ulicy, jeździłem, jak popiłem, to jeździłem po Wrocławiach, po Krakowach, po Częstochowach, po Legnicy, no gdzie się dało i tam po prostu z tymi, co widziałem na ulicy, wiadomo, no jak to mówią, swój swojego pozna, gdzieś tam pod sklep, chodziliśmy żebrać. No i sam fakt, jak ja sobie to przypomnę, no jak z tymi ludźmi, jak tych ludzi cyganiłem, tak, jak kłamałem, że tu zbieram na jedzenie, tu ten, a tak faktycznie, uwierzcie mi, że no jeśli człowiek potrafi rozmawiać z człowiekiem i ludzie są łatwo wierni, wierzą, starają się wierzyć ludziom, tak właśnie mówił, głównie tak jak ja byłem bezdomny, alkoholikiem. Nie mają świadomości nic, na co oni dawają te pieniążki, tak? No to powiem wam, że no można i paręset złotych dziennie nazbierać. I to było za co pić, nie? No i tak piliśmy, ale nie zawsze też dawali, nie zawsze się chciało. No to zaczęły się też tam gdzieś po drodze kradzieże, wyroki. Później było, że pojechałem do Częstochowy. W Częstochowie się nabawiłem w roku 2 lata i 3 miesiące. W sumie to był mój najwyższy wyrok, jaki dostałem, ale mogę dzisiaj powiedzieć, że to był z drugiej strony mój najszczęśliwszy wyrok, bo z tym wyrokiem poznałem Boga, tak? I po prostu miałem styczność z grupą chrześcijańską z Cieszyna, która przychodziła tam głosić Słowo Boże. Bo po prostu no nie miałem kawy na celi, tak? I poszedłem w sumie z kuli kawy, bo chciało mi się kawy pić, a słyszałem, że kawy tam dawają, nie? I mówię, idę napiję się chociaż kawy. I wyobraźcie sobie, że no to już wiem teraz, że to wszystko jest działanie Boga, tak? Bo trafiłem na tym spotkaniu na przypowieść o synu marnotrawnym i po prostu przypomniało mi się to moje życie, tak? Że tutaj te moje złości, ta nienawiść, tu gdzieś tam jeżdżenie po tej Polsce, ale jak było źle, to jednak do tego domu wracałem, do tej matki, żeby się tam okąpać czy coś. I gdy już wszyscy spali, w nocy to było, mi całe te życie moje przed oczami przeleciało. Przeleciało, łzy mi popłynęły. I pamiętam moje pierwsze pytanie do Boga. Mówię, Boże, dlaczego taki jestem? Przecież nigdy nie chciałem tak żyć. Zawsze chciałem mieć rodzinę, chciałem mieć dzieci, chciałem mieć jakieś tam życie. I powiem wam, no, stałem na drugi dzień takim, można powiedzieć, i fizycznym, i duchowym stanie lepszym. Od tego czasu zacząłem chodzić na te spotkania chrześcijańskie. Co tydzień żeśmy tak dyskutowali ten. I mieli mnie, wiedziałem, że będą mnie przewozić do Jastrzębia Zdroju. I ten brat właśnie, Tadeusz z Cieszyna, mówi, Jarek, jak ty tak całe życie temu diabłu służyłeś, to on ci tak łatwo nie da odejść. I ja wtedy jeszcze się z tego śmiałem. Mówię, co tym facet do mnie mówi, się tak myślę, nie? Ale zrozumiałem to właśnie we Cieszynie, bo gdy dotarliśmy do tego Cieszyna, znaczy się do tego Jastrzębia, myśmy tam stali przy budkach telefonicznych, bo każdy do domu dzwonił ten i mi się zrobiło tak zimno, takie drgawki, zimno mi było. I tam też w transporcie poznałem jednego brata, który się nawrócił, do dziś jest nawrócony, idzie za Panem. I on mówi, idźcie, połóż. No i tak tam postałem chwilę, ale poszedłem się położyć, położyłem się
I do tego wieczornego apelu udało mi się tam jakoś przespać, tak? Po tym wieczornym apelu znowu się położyłem i w nocy obudziła mnie potrzeba pójścia do toalety. No, szedłem tym korytarzem, bo to był to w Jastrzębiu jest ośrodek taki, zakład to był półotwarty, także do ubikacji trzeba takim korytarzem drugim przejść. No i gdy wróciłem już na tą salę, tak wziąłem się, położyłem i czuję, jak mi zimno. Wziąłem sobie ten jeden koc, przykryłem się tym kocem, ale dalej czuję to zimno. Na dodatek czuję tak jakby drgawki, nie? Tak. I pierwsze co to, bo myślałem, no grypsko jakieś mnie łapie albo coś. I wziąłem ten drugi koc, tym drugim kocem się nakryłem. I tak leżę, trzęsę się ten i po chwili czuję, jak mi włosy, no dęba zostawałem, takie gęsie skórki dostaję, oczy tak jakby mi się było piasce robiło i taki głos słyszę, gdzie masz tego twojego Boga? I ja się wystraszyłem, pamiętam tylko, że powiedziałem, Boże, przecież ja należę do ciebie. I zacząłem się modlić, z tą modlitwą na ustach zasnąłem. I rano wstanąłem już w takim fajnym stanie, można powiedzieć. Ten kolejny dzień minął i na drugi dzień jak wstałem, to byłem jak nowonarodzony. A co się okazało? Okazało się, że wokół mnie współosadzeni wszyscy mają gruźlicę. I wtedy dopiero do mnie zaczynało docierać, tak naprawdę, że ten Bóg istnieje. Powiedziałem sobie wtedy, że nikt mi już nie powie, że tego Boga nie ma, bo uwierzyłem w to, że ta modlitwa mnie uchroniła od tej choroby w tym więzieniu i tak dalej. Ale na tym nie było koniec, bo Bóg mi zaczął dalej błogosławić. Bóg mi dał pracę, tak, poza murami zakładu karnego. Dał mi przepustkę. Co tydzień właśnie dostałem 8-godzinną przepustkę do zboru do pastora Leszka Mochy, który tu dzisiaj był. Dostałem przepustkę tygodniową z Gliwic, przyjeżdżało Nowe Przymierze tam do zakładu karnego z kursem Alfa. I z nimi pojechałem właśnie na ten obóz chrześcijański, na Jurę Krakowsko-Częstochowską, gdzie no, przeżywałem rzeczy, o których w ogóle nie miałem do tej pory żadnego pojęcia. Nawet by mnie nie śniło takich rzeczy, jak można powiedzieć, na dzień dzisiejszy. Tam, wam powiem, myśmy mieli tak zwany namiot. Tam była taka godzina modlitwy indywidualnej. Kto gdzie chciał, pod schodami, za drzwiami, no każdy sobie swoje miejsce znalazł i się tam godzinę modlił, taką relację osobistą z Bogiem miał. Ja sobie tam znalazłem taką polankę. I pamiętam, czytałem jedną z Ewangelii, bodajże Mateusza, czytałem sobie tam. I tak, no czasami zamknąłem oczy, żeby tam parę słów do Boga powiedzieć. I gdy otwarłem te oczy, ja zamiast czytać Ewangelię, ja czytam, Boże, poznawajmy serce, badajmy myśli, poznawajmy serce, bym nie kroczył drogą zagłady. I powiem wam, obóz się skończył, jak myśmy wracali do zakładu, płakałem jak dziecko. To bracie się ze mnie śmiał. Mówi, a tu taki ty, a tu teraz wielce płaczesz ten. Ale uwierzcie mi, ja pierwszy raz w życiu coś takiego przeżywałem, nie? Że w ogóle tą atmosferę tych ludzi, tą relację z Bogiem, że ja po prostu czułem, tak, że to życie może całkiem inaczej wyglądać. I w tym zakładzie karnym no, Bóg mi bardzo pobłogosławił. Także moje życie później w zakładzie karnym wyglądało tak, że była ta praca. Po pracy się przychodziło, szło się na tą salkę, modliliśmy się tam, czy poczytaliśmy. I także praktycznie myśmy starali się tylko wykonywać swoje obowiązki i czytaliśmy te Pismo Święte, modlić się, także powiem wam, doszło do takich relacji z tych chłopaków z Bogiem, że gdy ja miałem wychodzić z więzienia, bałem się. Bałem się z więzienia wyjść, bo do mnie dopiero zaczęło dochodzić,
tak naprawdę, że no, co ja mogę? Jak ja mam taki problem z alkoholem, tym bardziej pieniążki mam zarobione, bo pracowałem w tym zakładzie karnym. No i tak czekałem. No ale tu trzeba, chcąc, nie chcąc, trzeba wyjść z tego zakładu karnego. Ten termin przyszedł. To prosiłem Boga, że najpierw prosiłem, że po prostu, żebym ominął ten sklep. Później prosiłem, żebym wyszedł albo pierwszy, albo ostatni. Mówię, żebym pierwszy wyszedł, Panie Boże. Ten. I uwierzcie mi, tak się stało. Wyszedłem, wypłacili mi te pieniążki tam na tej bramie, to wszystko i wypuścili mnie jako pierwszego. To, no nie wiem, czy ja w życiu tak uciekałem przed kimś, jak wtedy, jak z tego więzienia wychodziłem. Ale wyszedłem, poszedłem kawałek, skręciłem tą główną tam do przystanku drogę. I tak po środku tego zakładu karnego, tak by mi ktoś ścianę postawił. Że ja nie umiałem po prostu, tak jak szłem, tak stanąłem i nie mogłem kroku do przodu zrobić. I znowu ta świadomość tego sklepu z alkoholem, nie? No i tak stałem i kątem oka widziałem, że ktoś tam z naprzeciwka idzie, bo to tam z pracy wracali ten. I też pamiętam, powiedziałem tylko, Panie Boże, prowadź mnie. I uwierzcie mi, tak się stało, że nawet tego sklepu nie zauważyłem. Dojechałem do Jastrzębia, tam do znajomej. Mówię, tam spędzę noc. No i właśnie poszedłem do Leszka Mochy. Mówię, a to jeszcze Leszka Mochę odwiedzę. No ale tam nie zastałem nikogo i wróciłem się do tej znajomej. Tam spędziłem noc. No i na drugi dzień pojechałem sobie do Cieszyna, do tego brata Tadeusza, od którego to się wszystko zaczęło. No i tam u niego w domu spędziliśmy 2-3 godziny, może dłużej nawet, nie pamiętam już. I powiem wam, no wyjeżdżałem, tego się nie da opisać, jak ja wyjeżdżałem z tego Cieszyna, nie? Jadłem do Katowic w tym busie, do mnie tak oby nic nie istniało. Ja tylko, ja, moje myśli, Bóg i co chciałbym robić. Ja byłem tak naładowany tym wszystkim, że ja mówię, ja chcę pracować dla Boga, nic więcej. I wychodziłem z tego busa, to wiecie, mi tak bym w powietrzu wychodził, bo wiedziałem już, że to nie wychodzi ten sam Jarek, ten stary Jarek, i na to wychodzi całkiem inny człowiek. I powiem wam tak, było dobrze z 2 lata. Zgubiła mnie moja pycha. Zgubiło mnie to, że ja dopuściłem taką myśl, że jak ja znam Boga, to nic mi nie grozi. Że ja mogę sobie kieliszek wódki napić, bo ja mam Boga w sercu. I bardzo się pomyliłem. Upadłem i to upadłem z 5-krotnym hukiem niż do tej pory, co ten alkohol spożywałem i ten. Bóg na to przyzwolił. I powiem wam, że no mi jest brak słów, tak, że zachowałem się tak, jak się zachowałem, że dopuściłem do tego, że mimo iż mi Bóg tak błogosławił w tym zakładzie karnym, że Boga poznałem, pokazał swoją miłość, swoją łaskę, ja gdzieś tam poszedłem swoją drogą, tak? I myślałem, że nie jestem godny już Boga, że no nie ma co się do Boga odzywać, no bo zawiodłem Go i nie jestem Boga już warty. I moje życie wyglądało, może powiem tak, zaprzestałem całkowicie czytania Pisma Świętego, zaprzestałem modlitw i moje życie wyglądało tak, jak wyglądało poprzednio, może gorzej. Tego alkoholu było więcej, była ta bezdomność. I no to się nie da opisać, jak ja się czułem, tak, bo no jest to bolesne.
Ale powiem wam wspaniałą rzecz, że myliłem się, bo do Boga zawsze można się zwrócić. 4 lata temu, po tym upadku, spałem wtedy bodajże, chyba nie pamiętam dokładnie, czy za blokiem, czy u mojej mamy w klatce, w piwnicy tam. Wiadomo, ten alkohol był też przy mnie. Wychodząc z klatki, wypiłem tak może, nie wiem, tam 1/3 do połowy butelki i doszła do mnie świadomość, nie wiem czemu tak ten, wierzę, że to Bóg wszystko teraz ten, że po prostu gdzie jest pragnienie, bo ja mówię, no do domu mnie nie wpuszczą, do siostry nie pojadę, 1, 2, 3, 4, 5, ani 6, bo mnie też nie wpuszczą. Mówię, co mam iść do kolegów z tą wódką, co wypiję z nimi tą wódkę i znowu pójdziemy po sklep i znowu będę kłamał tych ludzi, że na jedzenie potrzebujemy. I coś mnie pokierowało, tam koło mojej mamy bloku jest takie duże przedszkole i za tym przedszkolem jest taka wnęka, taki żywopłot i tam się pokierowały moje kroki do tej wnęki. I w tej wnęce tak sobie rozstanąłem, przykucnąłem i po prostu gdzieś tam te moje myśli wokół mnie cały czas błądziły. I po chwili znowu odezwałem się po tym czasie do Boga, tak? Powiedziałem, Panie Boże, czemu tak jest? Że nie chciałem tak żyć. I można powiedzieć, że praktycznie powiedziałem te same słowa. Moja rodzina mnie przekreśliła. I pamiętam słowa, które ja tam powiedziałem, moje ostatnie słowa do Boga. Mówię, Boże, czemu Ty mnie tu trzymiesz? Że no chciałem umrzeć, tak? Załupałem, chciałem umrzeć. Ale Bóg mi... Ale Bóg nie pozwolił na to. Powiem wam, że... Też nie wiem, czemu poszedłem do tej mamy, do domu. I padnąłem na przedpokoju, na dywan, półprzytomny. I tak leżałem, nie wiem ile leżałem, ale przyszedł ojciec z pracy. I ojciec przyszedł i mnie tak nogą zaczął sztuchać, kopać, mówi, wynoś się stąd. I moja siostra się pojawiła, która mieszka tutaj niedaleko w Szczyrku, która ma ogromny wpływ na mojego ojca. I ja wiem i już nawet jej to mówiłem, że to właśnie Bóg ją tam postawił wtedy, bo ona powiedziała ojcu takie słowa. Mówi, tata, masz dwa wyjścia, albo mu pomożesz, albo zbieraj na trumnę, bo on tygodnia nie dożyje. Ja byłem w takim stanie, piłem te 16 litrami. I ojciec się zgodził. Te 2 dni w tym domu, nawet wam powiem szczerze, że do dzisiaj nie wiem, czy ja na tym przedpokoju cały czas byłem, czy w pokoju jeszcze byłem, nie wiem. Byłem w takim stanie. No po tych 2 dniach zawieźli mnie na otrucie do szpitala. No i z tego trucia wyszedłem, no to rodzice pozwolili, żebym był w domu. Mówi, a to jak nie piję, to niech jest. No i byłem w tym domu 2 dni też. I mówię tak, kurczę, no przydałaby się jakoś praca. I ubrałem się, wsiadłem w autobus, wybierałem się do Mikołowa. Ale coś po drodze mi powiedziało, teraz już wiem, że to Bóg mi kazał wysiąść z tego autobusu. Wysiadłem tam po drodze i wszedłem na tą piekarnię się zapytać o pracę. Tak jak studentka mówi, wie pan co? Mówi, niech pan zostawi numer telefonu, a szefowi przekażę. No jeszcze w tym sądzie miałem telefon, że mam przyjść do pracy. Do dzisiaj tam pracuję. No ale do czego dążę, że Bóg tak to wszystko przygotowuje, tak? Człowieka wyrywa z tego wszystkiego i nie miałem, bo byłem bezdomny w sumie, tak? Do domu mnie tak sporadycznie wpuścili. I gdy już pracowałem na tej piekarni tam, no powiedzmy 2 tygodnie, dostaję pismo z Urzędu Pracy, że dostaję mieszkanie do remontu. I wierzcie mi, że ja nie miałem ani złotówki, ja miałem tylko te tygodniówki, które zarobiłem obecnie.
a tam były okna do wymiany, drzwi do wymiany, podłogi. Ja mówię, że w życiu w 3 miesiące tego mieszkania nie wyremontuję. Uwierzcie mi, wyremontowałem z pomocą Boga. I także Bóg, powiem tak, że ktoś może nam mówić, że upadłem, ktoś może się czuć niegodny Boga. Nie wierzcie, to jest kłamstwo diabła. Bóg na każdego czeka, bo ja wiem po sobie, co ten, i wiem, że Bóg mi jeszcze bardziej pobłogosławił, że przyszłem ze łzami, ze szczerym sercem do Niego. Jeszcze bardziej mi pobłogosławił, postawił na mojej drodze też kobietę. I no co tu mówić, Bóg jest wspaniały, Bóg jest wielki, tak? A przyjechałem tu do was, bracia, siostry, do Ustronia przyjechałem, bo po prostu potrzebuję tego, tak? Czuję, że gdzieś tam w jakiś delikatny sposób od tego Boga się oddalą, a nie chcę, bo wiem, jak wyglądało życie bez Boga i wiem, jak wygląda życie z Bogiem. I tu jest dobry czas dla każdego. I przez to tu jestem. Dziękuję.